Witam wszystkich w poniedziałek, 29 dzień maja, na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy do wykresu Nasdaqa. Na Nasdaqu dzisiaj z interwału tygodniowego dotarliśmy do strefy 0,61. Do klastra FIBO, gdzie mamy 0,61 całego ruchu spadkowego, tak? Tego, który się odbył od szczytu do dołka na 10,384 i docieramy do tego poziomu i stąd spodziewam się reakcji podażowej. No, ponieważ jest to poziom bardzo silnego oporu i dlatego też to wynika z mierzeń FIBO, jak i również z kanału FIBO. Widzimy, że tutaj przebiega główna linia kanału spadkowego, kanału, tendencja spadkowa, którą sobie tutaj na interwale tygodniowym wyznaczyliśmy jakiś czas temu. No, jesteśmy na tendencji spadkowej, jak i również w klastrze, który myślę, że spowoduje odwrócenie tego trendu, no i korektę. Najpierw korektę, no zobaczymy, czy to będzie coś głębszego, czy zrobimy zasięg tej korekty większej, czy ten. Natomiast no, z tego obszaru między 14.347, 14.488 spodziewam się tych reakcji podażowych. Gdybyśmy jednak zamknęli tygodniówkę tutaj nad tym poziomem, no to następne 15.430, także dość duży możliwy wzrost. Niemniej jednak patrząc na wskaźniki, które mamy, są bardzo przegrzane. Stoch RSI jest na poziomie 99,96 na tygodniówce. Także i tutaj ten wolumen popytowy, który mamy, jest bardzo mały w stosunku do podaży, która była na tygodniowym. Na dziennym interwale widzimy, że ta podaż, ten popyt też maleje, także że tutaj no, spodziewałbym się tej korekty i myślę, że zejście w rejony, zrobienie zasięgu tej korekty i zejście do przetestowanie tej linii trendu, zrobienie zasięgu tej zielonej korekty w okolice 13200 jest jak najbardziej prawdopodobne. Jest to największa korekta tutaj w tym ruchu wzrostowym i 13200, 13200 i tutaj wcześniej na interwale jednodniowym widzimy ten poziom 13600 do zaliczenia. Także ja na Nasdaqu spodziewam się korekty. Złoto do dolara w dalszym ciągu na interwale jednodniowym. Oczekuję tutaj zrobienia zasięgu tej korekty i dla mnie strefa zakupowa wynikająca z mierzeń FIBO, jak również z zasięgu tej korekty, no to jest strefa pomiędzy 1910 i 1902. O tej strefie już mówimy sobie od dłuższego czasu. Znajdowaliśmy się tutaj na pierwszej korekcie i zaczęliśmy ten ruch spadkowy. Także ta strefa dla mnie do obserwacji w dalszym ciągu tam trzymam swoje zlecenia oczekujące. Natomiast tutaj spodziewam się dalej zejścia ceny w dół. Widzimy pojawiającą się dywergencję na RSI, także to też nam sygnalizuje, że te spadki pomału mogą dobiegać końca i te zejścia to mogą być ostatnie zejścia i okazje zakupowe przed kolejnym odbiciem, tak? Tutaj widzimy strefę, pierwszą strefę 1954, którą trzymamy na spadki i 1932, która trzyma nam cenę w ruchu prowzrostowym. Wybicie tej strefy zejście w okolice 1908, czyli dokładnie do moich poziomów zakupowych. Natomiast takie bardziej lokalne wsparcie, gdyby pojawiło się podbicie, no to warto zmierzyć sobie tą największą korektę w tym ruchu spadkowym, jaką mamy.
I wówczas na jej zasięgu oczekiwać tutaj 1966 kontynuacji tego ruchu spadkowego, chociaż ja raczej spodziewam się podbicia tu w te rejony, gdzie mieliśmy odbicie i zejścia ceny niżej kontynuacji spadków na złocie i oczekuję zejścia do strefy wyznaczonej na interwale D1 1910-1902. Złoty, dolar do złotego, co widzę na wykresie. No, zrobiliśmy zasięg tej największej korekty w ruchu spadkowym, ta zielona korekta. No i teraz, jeżeli wybijemy tą korektę, to spodziewam się dojścia do 4,34, 4,35, 4,34,950. 4,35. Wynika ten poziom z 0,61 całego spadku, jak i również gdybyśmy zmierzyli sobie ten ostatni impuls spadkowy tutaj, tak, odtąd dotąd, to widzimy, że tworzy nam się taki poziom FIBO, który może być respektowany przez cenę. Okej, tutaj. I tutaj do tej strefy spodziewam się dojścia. Kolejnym potwierdzeniem tej strefy, tego poziomu 4,34 jest mocny sam w sobie, wynikający z mierzenia FIBO 0,61, jest formacja podwójnego dna, której wybicie tutaj, tak, jest dokładnie na punkcie. Linia wybicia jest to 4,22. Natomiast zasięg wynikający z wybicia 4,34,96 wypadający dokładnie na mierzeniu FIBO. Także ja spodziewam się, może nie w najbliższych dniach, ale spodziewam się dojścia dolara tutaj i stąd kontynuacji tego ruchu spadkowego. Możliwe, że do tych niższych poziomów 4,7, w okolice 4 dolarów tutaj, może do końca roku. Natomiast w tym momencie, jeżeli wybijemy zasięg tej korekty, ten 1 do 1, no to dojście do 4,34,956 będzie moim następnym targetem. Będzie przystanek na pewno na 4,25. Niemniej jednak tutaj ten target jest jak najbardziej realny po wybiciu zasięgu tej korekty 1 do 1 na eurodolarze. Na eurodolarze, no, podbicie mamy obecnie do strefy, którą wyznaczyłem. Niemniej jednak to podbicie może się pojawić nawet w te rejony. 1,07631. Poruszamy się w tym kanale spadkowym, także może to być wybicie tylko cieniem, tak? Wybicie z tego kanału osłabiłoby nam ten trend spadkowy. Niemniej jednak ja spodziewam się zejścia ceny niżej do 1,06846 na ten moment. No a na pewno przetestowania tej strefy zielonej, myślę, że będziemy się poruszać trochę w ruchu bocznym na ten moment. Funt do dolara bardzo podobnie. Obecnie mamy podbicie. Niemniej jednak ja spodziewam się w średnioterminowej perspektywie zejścia do 1,22570, 1,21380. To są moje dwa targety wynikające z jednodniówki. Natomiast na czterogodzinówce widzę możliwość podbicia obecnie do 1,24, co by pokrywało się z tym, co się dzieje na eurodolarze, jak i również na indeksie dolara, bo mamy korektę. Jeżeli tutaj zrobimy korektę do 103, to najprawdopodobniej na eurodolarze, funcie do dolara zobaczymy podbicie do 1,24,88 i stąd kontynuację tego ruchu spadkowego. Ja może mamy tutaj to zaznaczone, także myślę, że ten ruch spadkowy odtąd może zostać kontynuowany. Natomiast zasięg tego ruchu, no to jest właśnie ta strefa 1,22570, 1,21380 w dłuższym terminie. Natomiast pierwszy termin tutaj, pierwszy poziom, no to jest 1,22580.
80 na funcie dolara. Gaz ziemny, no gaz ziemny wypełniliśmy ten gap tutaj do góry, tak, na CME. On już jest wypełniony, także można go usunąć. No i teraz cena może nam zejść, wypełnić ten gap. Ja oczekuję tu ze zleceniami w dalszym ciągu i spodziewam się na gazie ziemnym korekty w rejony tutaj tego gapa i wypełnienia go przed dalszym ruchem wzrostowym. Indeks dolara wybił tą strefę, która teraz jest strefą prowzrostową. Widzimy kolejny test tej strefy. Tutaj zadziałała ta strefa bardzo ładnie. Natomiast możliwe nawet zejście do okolic 103, co by dało to możliwość tego podbicia na pozostałych parach walutowych, jak i również na indeksach do kontynuowania wzrostu. Natomiast jednak ten poziom 103, 8, 3, 7 uważam, że jest na tyle mocny, że powinniśmy odbić i tutaj te poziomy zaatakować 104, 7, 8, 7, 105, 308. Kalendarz ekonomiczny dzisiaj spokojny, dzień się zapowiada, nie ma żadnych wyników ze Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania wolne, dzień pamięci, Stany cały dzień, także myślę, że dzisiaj będzie spokojniejszy dzień na rynku. Ja osobiście zobaczę, jeżeli pojawią się jakieś okazje, no to spróbuję jakieś trady odpalić. Niemniej jednak dzisiaj bardzo spokojnie, nie spodziewam się większych ruchów na giełdach tradycyjnych. I życzę w związku z tym wszystkim miłego, spokojnego dnia i do usłyszenia jutro.